Ja się urodziłem, żeby latać, a nie żeby kurde właśnie myśleć. Aparat fotograficzny to jedno z tych narzędzi, którymi ojciec Maciej przekazuje innym piękno czarnego kontynentu. Posługuje tu od kilkunastu lat. Jednak w tym krótkim czasie urok Afryki uwiódł go całkowicie. Podróżując przez całe Zimbabwe, jak i wizytując kraje sąsiednie, takie jak Botswana, Afryka Południowa czy Zambia, swoim aparatem utrwala specyficzne piękno i odmienność Afryki. Człowiek Afryki jest ze swojej natury wierzący. To opinia wielu misjonarzy. Afrykańczyk wierzy w Boga Stworzyciela. Widząc to otaczające zewsząd bogactwo i piękno fauny i flory, nie dziwi nikogo łatwość dostrzeżenia stwórcy tego piękna. Poprzez swoje fotografie ojciec Maciej utrwala piękno otaczającego go świata. Przekazuje cud stworzenia poprzez różne ujęcia wizualne. Prowadzi człowieka do piękna absolutnego, czyli Boga samego. Zdjęcia ojca Macieja nie są typowe. Maciek w fotografii ukazuje Afrykę w pozytywnych barwach. Zazwyczaj zbiera wiele pochlebnych opinii na temat jakości swoich prac. Tak odczytuje swoją misję. Jak sam się wyraża, dość jest reklamy zła w środkach masowego przekazu. Swoją misję fotograficzną rozumie jako służbę dobru i szerzenie pozytywnego spojrzenia na Afrykę. W tym podejściu podobny jest do wielu szlachetnych misjonarzy, którzy poświęcili swe siły i serce terenom misyjnym. Talent ojca Macieja został dostrzeżony przez profesorów sztuki, którzy proponowali mu nawet prowadzenie pracy naukowej z zakresu fotografii. Spójrzmy na książkę, jaką wydali jego koledzy o jego przeżyciach misyjnych, zatytułowaną Nasza Afryka. Jest to świeże i trafne ujęcie rzeczywistości afrykańskiej. Znaczy, ja się mogę pochwalić tym, bo to wydali moi serdeczni przyjaciele z Wrocławia i okolic. I to jest taka książka, która powstała na skutek zaistnienia strony internetowej, która trwała sobie od dawna, a potem z tej strony internetowej powstała właśnie książka, którą bardzo ładnie wydawnictwo Wektory przygotowało. No i to była taka sympatyczna bardzo inicjatywa. Książka mówi o naszym doświadczeniu pierwszym, naszym pierwszym doświadczeniu Afryki. Znaczy moim i ojca Marka Glotka, mojego serdecznego przyjaciela. To jest oczywiście nasza Victoria Falls, czyli wodospady Wiktorii, czyli piękna dziura w ziemi. I tu jest rzeka Zambezi, a tu się zaczyna rafting, czyli największa frajda, jaką można doświadczyć w Zimbabwe oraz na świecie. Są to twoje zdjęcia? No tak. Książka jest zarazem realistyczna i humorystyczna. Pomaga czytelnikowi wejść w nieznany afrykański świat bez uprzedzeń i utartych schematów medialnych, lubujących się w promocji negatywnego spojrzenia na Afrykę. To właśnie spojrzenie misjonarza. Inny rozdział życia misyjnego ojca Macieja to ewangelizacja poprzez muzykę. W małym miasteczku Plumtree ojciec Maciej zbudował profesjonalne studio nagraniowe. Zadziwiające jest to, że studio stało się miejscem spotkań ludzi o różnych przekonaniach religijnych. Wiele grup, zespołów czy pojedynczych osób pragnie współpracować z ojcem Maćkiem. Ufają jego profesjonalnemu podejściu i fachowości. Studio jest również narzędziem przybliżenia się do poszukującej młodzieży. Tu, w Zimbabwe, ogromnym dramatem stała się ucieczka młodych do Afryki Południowej, która postrzegana jest jako ziemia obiecana.
W buszu i na prowincji nie uświadczysz młodzieży. Pozostali już tylko starsi ludzie i dzieci. Młodzież, szukając lepszej perspektywy na przyszłość, emigruje masowo tam, gdzie widzi swoje szanse na lepsze jutro. W obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej Zimbabwe takich szans jest niewiele. Udaje się to nielicznym. W studio nagraniowym spotykają się różne grupy muzyczne. Te grające muzykę klasyczną dla tych terenów, jak i niestandardowe, uprawiające na przykład reggae. Poprzez muzykę ojciec Maciek wychodzi naprzeciw młodzieży. Na początku następuje zbliżenie na płaszczyźnie ludzkiej, po którym dopiero jest szansa na pytania egzystencjalne i wspólne poszukiwanie odpowiedzi. W ostatnich swych działaniach misjonarze werbiści podkreślają rolę dialogu profetycznego. W takim podejściu powinien przebijać głęboki szacunek do człowieka innej religii i innych wartości. Mimo tych różnic światopoglądowych, można się spotkać na wielu płaszczyznach. Tam, gdzie jest miłość i szacunek, Bóg jest niedaleko. Podejście ojca Maćka może być tego najlepszym przykładem. Muzyka w Afryce jest wszędzie, zawsze i aż za bardzo obecna. I to jest tak naturalne jak oddychanie. Więc jeżeli my nie będziemy się temu zjawisku przyglądać i tego zjawiska używać w ewangelizacji, no to tracimy po prostu 90% naszych szans. Czy wielu przychodzi tu do siebie nagrywać płyty, pomagasz im też właśnie, żeby ten poziom tej muzyki był lepszy, tak? Przychodzi za wielu. Także staram się swoim szóstym zmysłem wyłapać tych, którzy naprawdę są zaangażowani w to naprawdę. No i wtedy takim ludziom się pomaga. No, żeby wykroili jakieś demo i potem jak są naprawdę napaleni na karierę, to już z tym mają wejście do... Na wyższy poziom, że tak powiem. Masz już kilka dysków takich bardziej znaczących? Tak, tu mam różne i znaczące i mniej. Gdzieś tu dzisiaj nawet oglądałem. O, tu jest jeden. Tutaj też tak, oczywiście tak. Ciekawostka, że wiadomo, Plumtree i Lizzy, czyli my tak samo jak możemy nagrać tę płytę, tak samo robimy no, design do płyty i potem to można, także to wszystko jest od A do Z. Od dźwięku do twardej okładki robimy w Plumtree. W sensie nie drukujemy tego tutaj, ale robimy te wszystkie projekty i wysyłamy do drukarni. Tu jest fajny zespół, bo ten zespół jest naprawdę z buszu, 40 km stąd, czyli 40 km do asfaltu mają i grają bardzo fajną muzykę. I już teraz grają, bo jak przyszli tu pierwszy raz, to była jeszcze masakra. A to jest taki dość znany zespół w Zimbabwe. Dużo koncertują za granicą, właściwie pół roku w roku są na tournée gdzieś tam po Amerykach. I prawdopodobnie już w marcu wchodzą znowu do studia, żeby marzec albo kwiecień, żeby nagrać nową płytę. Już prowadzimy, że tak powiem, dyskusję nad przyszłym dźwiękiem, jak to można by teraz
w którą stronę iść. W jaki sposób ty się zaangażowałeś właśnie w to głoszenie jak gdyby Ewangelii przez muzykę? Ja przede wszystkim zacząłem od tego, że założyłem tutaj sobie zespół z kolegami, żeśmy grali i to potem jakoś tak naturalnie się... Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę w stanie nagrywać muzykę, bo to jednak jest proces skomplikowany, no ale kilka lat ciężkich prac i wyrzeczeń, no i się udało, także teraz nagrywamy. Nie ma co gadać o wielkich osiągnięciach, ale na przykład w tej diecezji nagraliśmy w tym miejscu, nagraliśmy pierwszą płytę z tak zwaną kościelną muzyką młodzieżową. Bo tutaj ta muzyka jest wszędzie, zawsze i tak dalej, ale to są bardzo utarte kanony. Tego nie wolno przekraczać, nie wolno zmieniać, naginać, tak jak było, tak ma być. A w tym miejscu właśnie wydarzyła się rewolucja i od tej chwili już powstało bardzo wiele płyt ze współczesną muzyką, taką katolicką i teraz jest to naturalne, a na początku była naprawdę poważna wojna. Dyplom inżyniera dźwięku, znajdujący się w studiu ojca Maćka, mówi bardzo wiele. To świadectwo kompetencji i zaangażowania w wykonywaną pracę. Misjonarz współpracuje i pomaga również swoim współbraciom z innych krajów, aby ich audycje muzyczne miały odpowiedni poziom i dobry standard realizacji. Maciek i Marek to koledzy kursowi. Szli razem przez seminarium i dzisiaj idą razem po ścieżkach pracy misyjnej w Zimbabwe. Uzupełniają się i wspierają. To już ponad 20 lat wspólnej pracy i stawania wobec trudności. Myśmy przyjechali w roku 2000, ale tutaj uczyliśmy się na początku języka w Harare. Wchodziliśmy do szkoły, która miała wydział dla nauki języka dla obcokrajowców. I teraz to pana wytrzymała. Ferrari. Zaczynamy przedwcześnie kolejny sezon Formuły 1. Dedykuję tą zmianę opon dla Kubka. Pomóc się. Ja właśnie chciałem dla Kubicy zadedykować tę szybką wymianę. Szybko wymieniamy jak ten, jak w tym kawale. Niemiecki samochód w 5 sekund potrafił wymienić 4 opony. Polski samochód w 5 sekund potrafił wymienić 4 opony, przebić numery silnika i przemalować samochód. A numery silnika też przebite? Tak. Możemy już jechać, mógłby nas nie złapie. Ani trochę. Ostatnio policja, żeby zwiększyć możliwość ściągnięcia haraczu na drodze, zaczęła mierzyć głębokość bieżnika na oponach. Niemożliwe. Tak. Trzeba mieć świateł. Nie trzeba mieć rozrusznika, bo wystarczy się popchnąć, ale trzeba mieć bieżnik 3 mm. Tego, czego nie powiedzą słowami, starają się wyrazić muzyką. Zawsze, gdy poczują muzyczny głód, cała wspólnota misjonarzy w Palm Tree zbiera się i nadchodzi czas na reggae. Ojciec Maciek stara się na bieżąco rozpoznawać wyzwania XXI wieku. W głoszeniu Ewangelii nie wystarczy poprzestać na tym, co stare, choćby i dobre. Trzeba sięgać po nowe formy, odpowiadające wrażliwości nowego pokolenia. Tym właśnie dla Maćka jest aparat fotograficzny, kamera filmowa, gitara rockowa. Co więcej, na łamach swojej prywatnej strony internetowej naszaafryka.com od lat mówi dobrze o Afryce. Tym przyciąga uwagę wielu osób. To właśnie ta strona pozwoliła nawiązać kontakt, a później wspólnie podróżować ludziom po Afryce. W wielu kościołach Zimbabwe, a nawet poza nimi, można spotkać kolejne ślady oryginalnej misji ojca Macieja. Tym razem chodzi o jego twórczość artystyczną jako malarza i rzeźbiarza. Przykładem tego są barwne kalendarze i plakaty religijne. Poruszają one tematykę poszczególnych okresów liturgicznych.
pomocne są w katechezie czy apostolacie biblijnym. To również forma służby na misjach. To po prawej stronie naszej, to co to tam jest? Trawa. Trawa, a później? Makati-Kati-Pans. Goszcząc na misji w Botswanie u ojca Sławomira Więcka, także werbisty, Maciek służy swoim talentem. Te piękne malowidła zostały wykonane przez ojca Macieja Malickiego, naszego werbisty z Plumtree, który jest niesamowicie utalentowanym człowiekiem. Nie tylko ma studio nagraniowe i słyszy to, co nagrywa, to też ma talent od Pana Boga w malowankach. Jak widzimy, przepiękny malunek, który wszyscy ludzie fancy nam zazdroszczą. Jakby chcemy, żeby dzieci się uczyły. Miszka Miki tutaj czyta innym tym postaciom z bajek, czyta książkę, a inni słuchają. Tom and Jerry inni. Na drugiej ścianie mamy namalowany temat jedzenia. Jak widać, Bunny Bugs je bardzo zdrowe jedzenie. Nie chipsy, ale marcheweczkę. Oczywiście Winnie the Pooh, czyli miś puchatek, czy jak to się nazywa w Polsce, je miód, jego kochany miód, a Goofy już biegnie, żeby się z nim podzielili tym jedzeniem. W Zimbabwe Maciek znajduje kolejne zadania dla siebie. Jako misjonarz, który sprawnie posługuje się obrazem i dźwiękiem, włącza się w nową dziedzinę. Jest nią apostolat wydawniczy. Znajdujemy się obecnie w Plumtree. Plumtree to taka mała wiocha w Zimbabwe. I to miejsce nazywa się Office. Office jest częścią czegoś, co nazywa się Ilizwi Centrum Pastoralne. Ilizwi znaczy słowo w języku ndebelskim. Stworzył to ojciec Krystian, a ja tutaj jestem, że tak powiem, sukcesorem. No akurat w tym miejscu następuje kontakt publikum z naszym centrum, czyli tutaj można sobie zrobić fotokopię, zdjęcie do paszportu, kupić książkę, albo Biblię, albo kupić naklejkę. Jest to śpiewnik, modlitewnik właściwie, ale modlitewnik diecezjalny. Teraz, że ja na przykład robię okładkę u nas, znaczy robię design, projektuję okładkę, drukujemy te strony u nas, bo są tanie. Te strony drukujemy oczywiście gdzieś w mieście i w mieście nam to ładnie wszystko zszywają. I tanim kosztem można wydrukować fajną książkę, którą, jak widać, ludzie często bardzo używają. No a tu właśnie są przygotowane książeczki zamówione przez naszych współbraci z diecezji Harare, czyli te książki teraz pojadą 550 km i zostaną rozprowadzone między ludźmi. We współpracy z komputerami, nowoczesną techniką pod tytułem Adobe Photoshop, można stworzyć naprawdę fajne rzeczy. Na przykład obrazy do kościołów, takie prawdziwe, duże, w ramach. Także możemy drukować, mamy zaprzyjaźnioną drukarnię, można drukować na kanwasach, na banerach, na czymkolwiek. Potem się to fajnie oprawia i rzeczywiście kościoły wyglądają tak, jak powinny wyglądać kościoły. Nie puste ściany odrapane, ale na przykład piękny obraz patrona kościoła. Także można takie rzeczy robić. Przeróżne banery, jakieś okolicznościowe, teraz na święta trzeba wydrukować parę plakatów, tła do jaselek. Ja bym powiedział tak, cokolwiek, ktokolwiek potrzebuje, w sensie takim duszpasterskim, materiałów z pomocy, jesteśmy w stanie wykonać. Czy to jest drukowane, czy to jest malowane, czy to ma być nagrane, cokolwiek. Nie ma ograniczeń. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, trzeba się było uczyć języka miejscowego, prawda? Pomimo różnych talentów, Pan Bóg mi tego talentu nie dał. Nie umiem żadnych języków obcych. No i mieszkałem na wsi. I po tygodniu robienia niczego zrozumiałem, że Pan Bóg nie oczekuje ode mnie żadnych cudów. Tylko żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Z ogromnym zaciekawieniem słuchamy wspomnień o przyjaźni z chorym na raka muzułmaninem. Gdy ten umierał, chciał się jeszcze pożegnać ze swoim dobrym kolegą, misjonarzem katolickim. Maciek za wszelką cenę chciał do niego dotrzeć, choć dzieliło go prawie 600 km od stolicy Harare. Czekał 7 godzin, aby jechać autostopem.
Niestety żaden samochód nie nadjechał. To był rok 2008 i z powodu kryzysu nie było w Zimbabwe benzyny. Pożegnał się z konającym muzułmaninem przez telefon. Następne spotkanie odbędzie się w niebie. Poza wieloma talentami w życiu ojca Maćka jest chyba ten najważniejszy talent czy dar. To kapłaństwo. To szczególna łaska duchowa, która jest również darem zbawienia dla innych. Ojciec Maciek realizuje się głównie jako kapłan i z tego daru wynika jego tożsamość. W jednym z wywiadów ojciec Maciek powiedział: Afryka nauczyła mnie bycia księdzem. Ja zostałem wyświęcony w kościele polskim, przepięknym, przesympatycznym, który no niestety bardzo różni się, albo stety, bardzo różni się od kościoła afrykańskiego, także Afryka temu mojemu kapłaństwu stawiała zupełnie inne wymagania. I trzeba się było uczyć wszystkiego od początku. Od początku? To znaczy? No od początku, że jak ja jeszcze byłem w seminarium, prawda, to jeszcze nie było skandali seksualnych w kościele, jeszcze nie było problemu homoseksualizmu, celibatu i wszystkiego innego. Ksiądz był jakimś tam człowiekiem z nadania znaczącym. Potem ksiądz został zmieszany z błotem. I to są jakieś takie wyzwania, a w Afryce jest zupełnie inaczej. Tutaj nikogo nie obchodzi, czy ty masz spodnie, czy ty masz samochód, czy ty, nie wiem, masz jakieś tam poglądy prawicowe czy lewicowe, ty możesz być dobrym kapłanem i to jest ważne. I tego trzeba było się po prostu uczyć, tej prostoty. Centrum życia każdego kapłana jest Eucharystia. Z niej czerpie on siłę i moc dla osobistego uświęcenia. Eucharystia jest też największym skarbem, którym kapłan dzieli się z wszystkimi spotkanymi na drogach misyjnych.